Ajax tylko zremisował w Deventers Go Ahead Eagles po meczu, który zakończył się wynikiem 1 do 1, spełniając dużą część moich obaw. Ajax w ubiegłym sezonie bardzo regularnie miał problemy z dwoma scenariuszami. Ze scenariuszem pod tytułem y, gramy meczu w weekend po tym, jak w tygodniu że graliśmy i y, 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 gramy na wyjeździe. Dodajmy do tego jeszcze to, że Goła Ahead Eagles to jest taki klub, który ma jak od dłuższego czasu ma dosyć sporo problemów. No i wyszło to, co wyszło. Jeden do jednego, które wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania, a nawet nie wydaje mi się, po prostu tak było. No. To jest wynik, który Ajax powinien satysfakcjonować. Oczywiście, patrząc na przedmeczowe oczekiwania, no to nie jest to fajny wynik, ale patrząc na to, co działo się na boisku, to trzeba z dużą pokorą ten remis przyjąć. Bo o ile pierwsza połowa była dosyć wyrównana, gdzie Ajax z piłki miał trochę więcej, ale za dużo nie kreował, generalnie jednak były jakieś tam pojedyncze przejawy czegoś fajnego, tak po przerwie no to gospodarze jednak wiedli prym, gospodarze zdobyli bramkę, gospodarze powinni byli dostać rzut karny po ręce Daviego Klasena, który przyszedł na boisko z ławki. Nic takiego nie miało ostatecznie miejsca, ale no, ja uważam, że tam Goalhead Eagles będą naprawdę niesamowicie wściekli o to i na pewno będzie w Holandii na ten temat dyskusja, bo w moim odczuciu no, jak najbardziej podstawy do karnego były. A jak w zasadzie tylko raz, może dwa razy się odwinął, raz udało się zrobić z tego bramkę i tyle. No i fizycznie ten zespół może jeszcze nie do końca jest gotowy, ale z drugiej strony mamy już drugą połowę września, także sezon jest już w pełni. To nie powinna być jakakolwiek wymówka. No i jasne, nie ma rytu meczowego, bo przecież wcześniej były dwa tygodnie bez meczów z powodu tego, że ligowych meczów, tak, z powodu tam strajków policji, no, ale nadal nie wydaje mi się, żeby to była wystarczająca wymówka dodatkowo, wydaje mi się też, znaczy wydaje mi się, znowu jestem przekonany, że. Tym razem Farioli nie pomógł swojej drużynie zmianami, wręcz przeciwnie. Przede wszystkim jedna zmiana, zmiana Wajndala za kaplana, która zakończyła się tym, że na środek obrony przesunięty został Jorel Hato, z czego poszła bramka. No, nie, tutaj za dużo chaosu trochę włoski trener wprowadził, i to jest taka jedna rzecz, że faktycznie do Fariolego mamy pretensje. I pierwszy raz coś aż tak konkretnego w tym sezonie się wydarzyło, bo generalnie jestem dużym fanem tego, co Włoch prezentuje. Nawet jeżeli ten mecz był bardzo słaby, to generalnie widzę bardzo pozytywną zmianę, która chciałbym, żeby była szybsza, ale ważne, że. W ogóle jest. Tylko, że to nie jest tak, że koncentrowałbym swoją jakąś krytykę i złożeczenie na Włochu, właśnie. No przede wszystkim jednak winny jest Alex Krus, czyli dyrektor techniczny klubu, który, no cóż, sprawił, że skrzydłowych nie ma tak naprawdę, że nie ma kim z ławki operować i tak dalej. Wydaje mi się, że Fariolino operuje tym, co po prostu ma. A ma na przykład trzech napastników. W tym spotkaniu w wyjściowej jedenastce pojawił się Walt Weghorst i nie wyglądał dobrze, w sensie prawie nie dostawał piłek. Czasami gdzieś tam na słupa było z nim grane i ok, szybko oddawał piłkę i nie przedłużał, nie wiadomo po co i nie wiadomo jak długo akcji, ale no kurczę masz tego Weghorsta na boisku na skrzydłach masz dwóch piłkarzy, którzy schodzą do środka i szukają strzału i w ogóle w pierwszej połowie chyba ani jednej wrzutki na Weghorsta nawet nie było także no trochę to, trochę to bez sensu po przerwie na prawym skrzydle pojawił się w końcu GAE, ale szybko potem już w korsa nie było, także pojawiły się doświadkowania, ale zniknął napastnik, który powinien być takowych adresatem, także nie do końca się tam to wszystko spina. Trzeba będzie być przygotowanym na to, że takich spotkań będzie więcej. Tyle dobrze, że chociaż punkt tutaj udało się zdobyć. Jestem przekonany, że w ubiegłym sezonie to byłaby porażka. Jeżeli są jakieś pozytywy, to to, że na prawym skrzydle na prawej flance. Ta współpraca węża z Bertrandem Traorem momentami wyglądała naprawdę nieźle, gdzie traore mijał jednego czy tam dwóch rywali i potrafił odgrywać do obiegającego go ręża w taki sposób, że robiło się gorąco w polu karnym. To mi się bardzo podobało, widać było, że jest tam jakiś schemat, jest tam coraz więcej regularności. No i Kian Fits Jim nadal jest pomocnikiem, który sprawia. Że tak kwestionuję trochę sobie to, na ile ja w ogóle potrafię piłkę oglądać, bo ja wychowanka Ajaxu jeszcze przed tym sezonem chciałem no, sprzedać po prostu, bo nie wydawało mi się, żeby to był ktoś, kto mógłby cokolwiek więcej w tym klubie zdziałać. A ten początek bieżących rozgrywek w wykonaniu młodego Holendra jest naprawdę bardzo dobry i ta decyzja o tym, żeby postawić na niego. Zdecydowanie się broni. Duże też uznanie dla Akiana, że. No, gość wywalczył sobie bardzo mocno przez to wszystko i że to nie jest tak, że za darmo, za piękne oczy, że, czy za cokolwiek tego typu to miejsce ma. szanują A, no i też klasem, tak, wszedł z ławki, strzelił bramkę. No cóż, po to został ściągnięty, to zawsze jest gość, który potrafił dziwne, brzydkie i tak dalej bramki strzelać, w związku z tym, że potrafi się dobrze w polu karnym odnajdować. Zrobił dokładnie to, strzelił gola, bardzo ważnego na wagę punktu. Także no fajnie. A tak poza tym to powiedziałbym, że ten mecz jest do zapomnienia, ale nie to nie był raczej mecz, o którym bym powiedział, że to była jednorazowa wpadka. Jak już powiedziałem, wydaje mi się, że trochę tego jeszcze będziemy oglądać, ale oby coraz rzadziej.